Niedzielne popołudnie. Właśnie końcowi dobiegają letnie warsztaty z grupą truskawkową 2017. Pierwsza część odbyła się na sali, gdzie prelekcje mieli zarówno specjaliści wspierający grupę truskawkową, dr Paweł Krawiec, dr Zbigniew Jarosz, a także partnerzy, którzy prezentowali technologie i rozwiązania, które można zastosować na plantacjach truskawek. Druga część letnich warsztatów z grupą truskawkową odbyła się tu, w tym właśnie miejscu, na plantacji, gdzie prowadzony jest projekt demofarmy grupy truskawkowej. Omówiliśmy miniony sezon 2017 w uprawie truskawek odmian klasycznie owocujących. Odbyły się konsultacje, porady, wymiana opinii z ekspertami i specjalistami, a także pokaz maszyn i urządzeń niezbędnych do pracach na plantacji truskawek. Tegoroczną edycję letnich warsztatów odwiedziła duża ilość producentów. Przyjechali do nas z całej Polski, a także były osoby z Litwy i Niemiec, które również nas zaszczyciły swoją obecnością. Producenci wykazywali niezwykłe zainteresowanie tematyką związaną z uprawą truskawek. To nie dziwi. To nie dziwi w tak trudnym sezonie, w najtrudniejszym sezonie dekady, w sezonie 2017, kiedy anomalie pogodowe wiosną, nie brakuje ich także latem, doprowadziły do wielu problemów na plantacji, wielu dylematów. Wysiewać, nie wysiewać, wykonywać zabiegów, kosić liście itd., itd. Takich pytań producenci ciągle mają bardzo dużo. Dlatego inspiruje to nas do organizacji takich właśnie wydarzeń, jakim są letnie warsztaty z grupą truskawkową. Wspólnie z wydawcą portalu Jagodnik przygotowaliśmy dla producentów ten dzisiejszy dzień, tą dzisiejszą niedzielę. Proszę również zaglądać na łamy portalu jagodnik.pl, a także do czasopisma jagodnik.pl. Tam ukażą się relacje, filmy i zdjęcia z tego wydarzenia. Zapraszam również Państwa na stronę osadkowski.pl oraz oczywiście do uczestnictwa i aktywnego udziału w projekcie doradczym, jakim jest grupa truskawkowa. Mamy już 750 osób, które jest zarejestrowanych aktywnie w tym projekcie, a liczymy, że w kolejnych sezonach będzie nas coraz więcej.